Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Kazika Szebe. A dzisiaj znajdujemy się już z powrotem na warsztacie, a w pierwszej kolejności zajmiemy się oto nowym zakupem. Takim oto zakupionym tutaj motorkiem z Piotrostalu. Piotrostal bardzo pozdrawiamy za fachową obsługę oraz no ekspresowe kurde obsłużenie tej oto jednostki, żeby ją wyrwać z tego silnika, raczej silnika z tego... Z tego samochodu, no to kurczę, miał być na popołudnie, już do mnie rano pan dzwonił, że już jest kurczę przygotowany do odbioru silnik. No ja to zdziwiony totalnie. No ale co? Jest silnik. Teraz go będę musiał rozebrać, zobaczyć, zdiagnozować, co tu jest do zrobienia. Ale to w dalszej części programu. Ja już chyba wam pokażę, jak to już będzie rozebrane, lub jeśli coś znajdę ciekawego, to pan wam pokaże. A ja się biorę już do roboty. Minęła dosłownie chwila, nie wiem, może z pół godziny. Cały silnik już jest ogołocony ze sprzętu. Tarcza okazała się być w stanie bardzo dobrym. Tu jeszcze, no bardzo dobrym, no dobrym. Na pewno jeszcze te z 50 tysięcy spokojnie przejedzie. Dziadek tutaj nie jest aż takim rajdowym kierowcą, więc powinien tutaj śmiało tą tarczę. Myślę, że z 5 lat mu wystarczy. Ten samochód robi rocznie, jak zrobi 5 tysięcy kilometrów, to jest wszystko. Więc nie będziemy pchali się w koszta, zakładamy tą tarczę. Tarcza się okaże, jest ona jakieś 2 mm grubsza niż ta, co była w niej zamontowana. Co tu więcej można powiedzieć? Ten tu silnik wygląda, no jest okopcony co prawda, ale jest tutaj taka fajna rzecz, że on jest tylko okopcony, ale nie ma takiego nalotu tych opiłków, bo tamtą głowicę jak zdjąłem było pełno tego szlamu aluminiowego. Tutaj tego nie ma. A reszta sprzętu jest w całkiem fajnym stanie, więc jeśli ktoś jest zainteresowany jakimiś częściami do Nissana X-Trail, zapraszam do kontaktu, a na pewno się jakoś dogadamy. Będzie na pewno głowica do sprzedaży, blok, misa olejowa, tutaj tą pompa wody. Pompa wody to jest element, który się wymienia na nowy, ale Januszy u nas w kraju nie brakuje, ale z drugiej strony tej pompy nic nie jest. Ona jest tu w stanie bardzo dobrym, ale to już jest kwestia gustów, kto jak tam uważa. Tu jest termostat, ale co mnie tutaj zastanawia, taki ten nalot. Jakby tu kiedyś była albo woda, ktoś chyba wodę wlał, mi się wydaje, i na wodzie jeździł. Nie jest to fajne, ale dobre czyszczenie tego elementu przed montażem i powinno wszystko wrócić do normy, a więc... Albo że jest uszczelka wdmuchana, ale to będziemy widzieć za chwilę. Ja zdejmuję osłonę rozrządu i biorę się za demontaż całego silnika i widzimy się za chwilę. Ja już się powoli zabieram za czyszczenie tutaj układu korbowo-tołkowego. A w międzyczasie pojawiło się dwóch gości. Jeden to jest mój kuzyn, który przyjechał z Niemiec. Przywitaj, Arek. I mój brat. Przyjechał? A ten przyjechał z gór. Umyte wszystkie części. Silnik się okazał w stanie bardzo dobrym. Tylko jedno zastrzeżenie jest takie, że pierścienie w tym silniku, co tu jest? Pierścienie w tym silniku były zapieczone, o, ale przede wszystkim popełniono jeden tutaj, bo te pierścienie najprawdopodobniej już był, ktoś tu już zaglądał do silnika, jeden taki błąd był popełniony i zobaczcie, te pierścienie były założone, te zgarniające są zapieczone i one są założone, zobaczcie, tu są te właśnie te zamki tych pierścieni, są jeden po drugim, a one powinny być w innym miejscu przesunięte, tak żeby to nie było, właśnie tej przerwy nie było jedna po drugą, dlatego są dwa dzielone, że to wszystko było jakoś miało ręce i nogi. Ale jeszcze poza tym muszę wam coś pokazać, jak powinien być tłok przygotowany do montażu. Tak już jest, o, ten tłok już jest wyczyszczony. O, tutaj te wszystkie te bruzdy trzeba powyczyszczać, te tutaj rowki, gdzie pierścienie chodzą, one są wyczyszczone, lekki jest może nagar, taki nagar, no tego taki okurz jest, ale wszystko jest wyczyszczone, że ten pierścień siedział ładnie, gładko i po prostu pracował swobodnie. O, co tam masz? Co, chcesz zarzut? Jo, ty tu je zarzujemy. Weź to wełdź. Weź pokaż, jak to się robi. Arek, chcesz kogoś pozdrowić? Wszystkich pozdrawiam wszystkich, których ja znam i których mnie znają. No. Pozdrawiamy również brata Darka, który też ogląda, nie? Tak jest. On też ogląda oraz całą naszą rodzinę. O, to takie znalezisko. Pod nagarem coś znalazła? Dupa. Więc chłopaki, ci co kiedyś go remontowali, mieli poczucie humoru? Jeszcze pół godziny. Jakie woda nad jeziorem?
Ciepła. Ciepła? Ciepła. Idziemy trochę się na jezioro? Możesz się gotować. Co? Możesz się gotować. Kurde. No, a chcę wam jeszcze pokazać taki prosty patent na czyszczenie tych brust na pierścienie. Ja mam taki patent fajny. Kurde, brakuje mi rąk. Że biorę sobie, o, taki to jest zużyty pierścień, go tak wywijam sobie. On jest taki w miarę miękki, no jest prężyca, ale miękki, tak że go nie pęknie, tylko się wywinie. I czyszczę o to tak tym, o, tym zużytym pierścieniem, tu sobie tak czyszczę to wszystko do czystego. Taki łatwy, prosty sposób. I wracając po krótkiej przerwie, układ korbowo-tłokowy już został złożony. Tutaj ta przylgnia, gdzie ta uszczelka, ta płaszczyzna jest przygotowana. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie już wygląda. Wszystko wyczyszczone, pięknie, ładnie. Za te pierścienie wymienione. Pierścienie były w nie najgorszym stanie, ale za to było bardzo duża ilość nagaru. Nie wiem, czy będzie gdzieś widać, ale te normalnie te pierścienie zgarniające, one aż mają takie, o, tu pod światło weźmiemy. Zobaczcie, to mają taką grubą warstwę tego nagaru i to uniemożliwiało poprawną pracę tego elementu. I po prostu ten olej nie był odprowadzany tak, jakbyś powinien, tylko zostawał na tulei cylindrowej i się przedostawał do komory spalania. Są założone teraz nowe pierścienie. Pokażę wam prosty sposób, jak sprawdzić pierścienie, w jakim stanie są, w jakim stanie są zużyte. A więc tak, o, wkładam sobie do tulei cylindrowej o, pierścień stary. O, i wkładamy sobie, o, tłokiem tak wkładamy, żeby, o, bo tłok zawsze nam równo ułoży ten pierścień, on będzie wszędzie na jednej wysokości. I zobaczcie, no, to są pierścienie wyjęte z tego silnika, nie są zbytnio zużyte, ale że one były zapieczone, to była niepoprawna ich praca. Te nie są aż takie złe, ale mam oryginalne jeszcze pierścienie ze samochodu, tutaj z tego Nissana. Te są już bardzo zużyte. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tylko je trochę wyczyszczę. O, zobaczcie, jak ten pierścień wygląda. To jest oryginalny z tego samochodu. O, nie wiem, czy będzie widać w kamerze. Jak jest zużyty? Nie, nie będzie widać. Ale zobaczcie, teraz wkładam go tutaj do tulei. O. I zobaczcie tutaj, tu już jest jakiś milimetr szczeliny, która powinna być 0,1, 0,2 mm, a tu jest około milimetra, albo i ponad milimetr. One są zużyte na średnicy oraz na grubości, bo one są też tu wytłuczone, to jest taki wyczuwalny rant. I one są zdyskwalifikowane do dalszej eksploatacji, ale są założone nowe i wszystko będzie chodzić jak należy. Dobra, ja obracam silnik i zakładam sprzęgło, wtedy tą dolną, tą michę i już wszystko ląduje w samochodzie. No i co? Sprzęgło już, koło zamachowe założone, dokręcone z odpowiednią siłą. Teraz sobie przygotowałem już tarczę sprzęgłową z dociskiem. Jak sprzęgło tarczę montujemy? Tarczę montujemy zawsze, no zawsze, zazwyczaj jest tym takim wypustem do przodu, ale zazwyczaj pisze na tarczy gearbox side albo getriebe side, więc to jest taka wskazówka. A ja mam taki fajny patencik, taki fajny przyrząd do montażu właśnie tych tarcz sprzęgłowych, taki przyrząd specjalny do centrowania tarcz sprzęgłowych z firmy Jonesway. I kurde, naprawdę to ułatwia sprawę, bo odchodzi nam już to centrowanie tarczy i po prostu męka z montażem skrzyni biegów. Wszystko jest wycentrowane, wyosiowane, tylko się wkłada, cyk, fuch i gotowe. Dobra, montuję. Sprzęgło już jest na swoim miejscu, całe zmontowane, a ten przyrząd to tak wygląda. Zobaczcie, tu jest taki, tu te stożki są wymienne, są trzy rodzaje, rozmiary. I zobaczcie, to jest taki fajny przyrząd, że go się wkręca i wkręcając, zobaczcie, on się rozszerza, o, i blokuje nam tu się na tym frezie tarczy sprzęgłowej, tutaj na słoneczku się opiera i wszystko się ładnie centruje i kurczę, elegancka wtedy jest robota, o, wszystko leciutko chodzi. Dobra, tyle o tym. Co chcę jeszcze powiedzieć, jeśli byście kiedyś składali takie silniki,
No jakikolwiek silnik, ja to przy każdym silniku, który składam, sprawdzam po to, aby mieć taką jakby to pewność oraz to z tyłu głowy zawsze jest takie, kurde, żeby wszystko było dobrze, żeby wszystko dobrze sprawdzić. Sprawdzam na przykład panewki, spasowanie tych panewek tutaj, oto tych korbowodów. Po złożeniu, wszystko skręceniu, jest możliwość ruszenia tak prawo, lewo, leciutko. To znaczy wszystko dobrze, jest luz zachowany tak, jak być powinien. Wszystko pracuje, nic nie jest ściśnięte. I tak każdy jeden sprawdzam po montażu. Zobaczcie teraz, jak się wszystko ładnie obraca. O, na dwumast jeszcze pracuje. Ten dwumast ciekawy. O, i każdy jeden ładnie pracuje. Wszystko jest dociągnięte z odpowiednią siłą. Ja to dokręcam na dwa razy. Pierwszy to jest, jak dobrze pamiętam, to jest chyba 30 Nm oraz potem chyba 45 stopni i powinno być wszystko ok. Ja tak dokręcam już, bo to te stopy korbowodowe to jest zazwyczaj jeden rozmiar, jedna twardość i to tam jest, to ja stosuję do wszystkich silników, bo te rozmiary, no chyba, że są inne średnice śrub i jakiś większy silnik, to tam wtedy patrzę specyfikacje, ale tak zazwyczaj takie, to jest wszystko jedno kopyto. No i dobra, teraz tak, muszę tą powierzchnię tutaj ładnie odtłuścić. Przede wszystkim dobrze otłuścić trzeba wszystko. Czystość to jest podstawa. Ja mam tu, trochę są takie może takie śliskie trochę te ręce oraz takie trochę zakurzone, ale zaraz będą czyściutkie i wtedy tutaj to ładnie, tą powierzchnię tutaj smarujemy, tu ciach, smarujemy Rainsosilem. Tak samo drugą powierzchnię stykową, dwie powierzchnie stykowe leciutko smarujemy. Nigdy nie robię tak, że robię takiego węża i przykładam. Tak można w fabryce robić, a nie tutaj, gdzie jest wszędzie taki tłuszcz, jakiś taki takie, może być po prostu taka niespodzianka, że będzie mogło się kiedyś czasem sączyć, a i tak jak zrobię jedną warstwę, drugą warstwę, leciutko tego, ja mam pewność, że to jest wtedy dobrze zrobione, fachowo zrobione i się nic z tym nie będzie działo. Już naprawdę trochę takich silników mam złożone. No i ostatnio musiałem sobie kupić nową pompkę. Nowa pompka z tego względu, gdyż miałem ostatnio takiego pomocnika przy ostatniej robocie, takiej ostatniej, no ostatniej takiej na YouTubach robocie. I kurde, nalał mi innego jakiegoś rozpuszczalnika do tego, a to jest tylko do zmywacza ten zbiorniczek. Mogę mówić, mogę gadać ile wlezie za każdym razem, że to jest tylko do tego zmywacza, a stało się inaczej. No. I szlak trafił, drugi raz uszczelnienia trafiło, no i musiałem w końcu kupić nowy, bo tam już są przemogłe, to cały plastik przemogło i trzeba było cały zbiorniczek kupić, bo to z tego, że wymieni gumki, jak ten cały plastik jest napęczniało tego nitro i szlak go trafił. No i padło, że nowy zbiorniczek. Jeśli ktoś jest zainteresowany takimi rzeczami, które są naprawdę godne polecenia, to wpisz sobie w wyszukiwarkę i można takie rzeczy nabyć tam. Wody różnie można znaleźć, różne ceny są. Ja tu kupuję w lokalnym u mnie sklepie motoryzacyjnym, z którym już kupę lat współpracuję, więc pozdrawiam Dankar. Dobra, koniec tego pierdzielania, trzeba się brać za robienie. Równoważącymi, różnie to ludzie nazywają. Dlatego tak samo trzeba to dobrze ustawić, jak i rozrząd. Tu jest jeden cych. I tutaj pod tą osłoną jest drugi znak, który trzeba zgrać. Te dwa znaki trzeba zgrać po to, aby ta praca tego zespołu była jakby to powiedzieć, wytłumiona, zrównoważona. Gdybyśmy to założyli tak, jak nam pasuje, ten silnik mógłby nierówno po prostu pracować, po prostu mógłby wpadać w wibracje. Ja ogólnie uważam, że to jest w silnikach benzynowych zbędne. Tak samo koło dwumasowe jest zbędne w silniku benzynowym, ale jest tutaj tego nawalone. Jest, to niech jest i tyle. Dobra, ja się biorę teraz za montaż reszty gratów. Głowica już czeka na stole po regeneracji, cała zrobiona. Wszystkie zawory zrobione, niektóre wymienione. Wszystko jest wyczyszczone, wyszlifowane, głowica splanowana. A my teraz przyjdziemy tutaj, bo w tym czasie się tutaj trochę zmieniło. Została ta jednostka już częściowo uzbrojona. Wszystkie takie elementy, osprzęt jest założony. No i pomału już będę to składał w jedną całość. Teraz zostaje uzbroić głowicę, ją tutaj włożyć, podokręcać i powoli składać już rozrząd. No i po kolei wszystko. Dobra, ja się biorę do roboty i jedziemy dalej. No i co? I znowu jestem. Wróciłem po krótkiej przerwie. Dla was to jest dalsza część filmu. Ja tu już zobaczcie. Wałki na miejscu, kieta na miejscu. Wszystko na miejscu, nawet już kable jakieś wstępnie rozciągnięte.
Węże założone. Kurde, robota idzie, aż się pali w rękach. Łańcuch rozrządu jest złożony na punkty. Tutaj jest trochę inaczej niż mogłoby się wydawać. Tutaj na łańcuchu są takie dwa znaki i tutaj nie mam, już obracałem tym wałem korbowym i sprawdziłem poprawność złożenia, wszystko jest ok, kompresja jest, wszystko działa jak się należy. O, tak się będzie chyba lepiej wam oglądać. A więc tak, tutaj są takie, tutaj teraz tak hipotetycznie powiem, tu jest jeden punkt taki na łańcuchu, jest taki inny kolor, taki chyba złoty, jeden ogniwo, drugie, tutaj składamy jedno, drugie i na dole też jest punkt. I składamy na te punkty wszystko, napinamy. To jest taki rozwiązanie samonapinające. Tutaj ciśnienie oleju napina ten łańcuch. I tutaj kręcimy. O, taki, o, zobaczcie, tak jak tu jest, taki, o, taki inny kolor tego ogniwa. Tak więc robimy dwa obroty silnikiem, raczej dwa obroty wałem korbowym, bo wtedy to jest jeden obrót wałka rozrządu, bo to jest 2:1 takie przełożenie tutaj na układzie tego rozrządu. Wszystko jest ok, więc teraz się biorę za dalsze składanie. Teraz wchodzi tutaj pokrywa, że tu już mi nic nie wpadło. Zakładam pokrywę tutaj rozrządu, misę olejową i po prostu będę już kończył tą imprezę. Z braku czasu niestety nic nie nakręciłem podczas dalszego składania. Silnik, jak widzicie, tak był tutaj przedtem. Już wszystko zwróciło na swoje miejsce. Wygląda to już, jakby tu nigdy nic się nie działo. Tylko że jest wymieniona jednostka, wsadzona już jest wyremontowana jednostka, wszystko skręcone, koła pozakładane, tylko mały bałagan jeszcze został. No i co? Zostaje odpalić i sprawdzić, czy to działa. Ale nie będzie tak łatwo, bo to zobaczycie w następnym odcinku. No, zobaczycie w następnym odcinku. Nie będę taki aż za dobry. Dużo ludzi mówiło, że papudrak i po co i w ogóle. Po prostu. Trzeba zrobić. Samochód był niedawno, jakieś 2 lata temu przeszedł remont blacharski, bo tylnia nadkola została wymieniona oraz cała tylnia część tego samochodu została wypiaskowana oraz zakonserwowana, więc jest to jeszcze kawał dobrego samochodu. No i po prostu to własnym kosztem jest robione. Ja tutaj robię w czynie społecznym, więc mnie to nic nie kosztuje, a to jest dla mojego ojca samochód, więc co... No, wszystko się opłaca. Dobra, ja się już będę z wami żegnał. Wyczekujcie następnego odcinka z odpalenia oraz strojenia, bo będę go stroił, ale to już zobaczycie gdzie. Nie będę więcej zdradzał, więc do następnego odcinka. Cześć.